Ładny tutaj atak QSM przy piłce. Widzimy. Ładnie. Rozpoczynamy akcję po skrzydle. Ładny tutaj atak QSM przy piłce. I muszą wyjść teraz spod bramki. Ładnie. Na razie akcję nic specjalnego nie się nie dzieje. Rakieta od Doncera. Doncer do Sona. Czyn to przyjmuje. Lewe skrzydło. Czekaj, pauza. Bo tutaj nie widzę, że nie pokazuje się nawet na streamie. Można już puszczać? Wszystko jest okej. I wracamy do tego spotkania. Rakieta. Można już puszczać? Wszystko jest okej. Okay. Do Sona. I wracamy do nie robi Pabol. Już z kontrolą złe wybicie. Rakieta prawie jest. Można już puszczać? I zabrać z do Sona. Ten bramkarz, który dopiero pierwszy sezon gra w HS Helna. Poważnie, no wcześniej był to kapitan Żabek, który wiadomo jak skończyły. 13-0, 13-2 to były ich wyniki. Zanim się tamten sezon posypał. Mamy nadzieję, że w tej drużynie będzie lepiej. No oby. Janosikowci na razie pierwszy mecz przegrały 3-0 z Kokotkami. Dolwi zaś zaczęło zwycięstwem 2-1 z Skanderbeg. Ale to też zawsze musi być to przełamanie. Może nastąpi dzisiaj. Super akcja. Bardzo ładnie się pokazał Chiliak. Dobrze przyjął krążek i podał do swojego słowackiego kolegi Kamco. Było blisko.
odwróciło się to spotkanie. Widzimy, muszą wyjść z bramki. I Haketa, kon. Był blisko, powinien to X-Men szybciej, ale... Tak. Chyba stres. Ale jest zamieszanie pod bramką. Ale już wychodzą z zagrożenia. I zobaczymy, co dalej. Próbują tutaj wyjść z opresji. Bardzo ładny i wysoki pressing Dolby Surround. Już naciskany Marion. Pablo daje krążek do Cona. Con wrzutka, kłamco. Ale dociskają tym prawym skrzydłem w tym meczu. Widać, że to jest ich siła. Raketa no, jest bardzo dobrym zawodnikiem. Wcześniej grał w Codeli. Był to top 3 midów w sezon drugi, więc no bardzo dobry transfer. Dolby też szansa. Ach, prawie. Dobrze broni Mario. Raketa znowu. Aj, ciężki krążek. Jak na razie nie mogą. Nie mogą się przebić. Ale co da. Znowu Raket. Son. Wrzutka. Od siatki, ale łapie Pablo. Jest kontra. Jest czyli kontra jak, i czyli zobaczmy. Ach. Było blisko. Tutaj pauza. Według Seniu QSM wyszedł na powyżej 50% za pole niebieskie, co oznacza, że jest kara dwuminutowa dla jednego z graczy z Dolby Surround. Jeśli by się tak stało, Janosikowci mieliby świetną okazję na bramkę, no ale oczywiście jakże wspaniały i emocjonujący VAR. Może Suso przytoczy nam, który jest dzisiaj operatorem, bardzo dziękujemy, przytoczy nam tabelę. Tymbark i RSPL. Reszta, no to wiadomo. Skanderberg, Ruki z Dynamo i Janosikowci 0 punktów. Janosikowci ostatni, Dolby czwarci. Ale nie ma się co łamać, to był dopiero pierwszy mecz. Dokładnie. Dobra, wracamy na lód. Poproszę Suso już powrót na lód. O, i wraca. Wracamy. Mam nadzieję, że tabela też zniknęła. Raketa. Kamco. Najwyżej posłuchałem przez chwilę jak w radiu, to 4 minuty 53 sekundy nie gra Con, został zdjęty napastnik, a więc jednak będą się bronić. Ciliak na skrzydle, oj, Oncer był blisko, żeby od bandy se kopnąć. Raketa próbował przyjąć Pabol na posterunku. Pabol w poprzednim sezonie był midem, jednak w tym sezonie zmienił profesję na defa. Został ostatecznie z tyłu. No bo Janosikowci akurat tej pozycji nie mieli obsadzonej, więc... Aż teraz zagranie blisko był Kamso, żeby to wykończyć. Pabol. Zagranie do Kamso. Kamso, aj! Blisko Oncera. Kamco, aj. Minął się trochę z krążkiem, Pabol. Do Kamco. Mario przyjmuje za bramką, noś. Chyba nie wykorzystałem tej przerwy, bardzo dobrze się broni Dolby. Teraz podnieje, oj, czyli jak się mija, ale jest Kamco u góry. Rzutka! Jaj, słupek! Czyli jakby bardzo blisko by to wykończyć i zdobyć z tego bramkę. Pabol. Dobre dogranie, Kamco. Wybity krążek. QSM wychodzi pierwsza z bramki w tym meczu, żeby dotknąć krążka. Czyli jak go jednak przypresował, nie dał mu podać tak, jak on to chciał. Raketa. Raketa ładnie to zrobił. Prawie tu szczelił się. Kamco trochę nerwowo za bramkę wyszedł.
Mario. I piąta minuta. Pierwsza tercja kończy się 0 do 0. Żadna z ekip nie chciała ryzykować, jak widać. Tutaj problem ma komentator numer 2. Jakoś wyrzuciło go z ruma, nie może wrócić. Ale mam nadzieję, że to jest chwilowy mod. Chwilowa tylko usterka. Ruszałem już drugą, teraz ją widzę. Dosyć szybko, nie tracili czasu. Pabol. Nie miałem na co tracić czas. Długo trwały przygotowania ze streamem. Ale na szczęście grają i nic się nie stało. Świetne podanie, Oncer! Raketa, ale już był blisko! Mario się zagapił! Super, ratuje teraz Janusz Igowczyk od straty pierwszej bramki w tym spotkaniu. Dolby na pewno teraz mocniej będą atakować. Teraz wrócił ich zawodnik Son. Dobre dogranie i to jest bramka! Son 1-0. Świetne podanie od rakety. Dobre wykończenie. Dolny róg. Mario nie miał szans w tej sytuacji. No, Jano muszą odrabiać straty. Druga porażka, no faktem jest, że mają bardzo ciężki początek tego sezonu. Dwie najcięższe ekipy. Kamco. Ciliak. Kiepskie podanie, raketa to przyjmuje. Kamco teraz dobrze się ustawił w obronie. Jest Ciliak za bramką, jednak nic z tego nie wyszło. Raketa. Raketa do Sona. Son, ciężka sytuacja. Próbował to odebrać do Oncera. Bardzo ryzykowne podanie. Mógł tutaj stracić. Son do rakety. Raketa, złe podanie. Teraz jest kontra. Jednak źle to wykorzystali. Powinien podejść do Chiliaka moim zdaniem i on powinien to wykończyć. Wiadomo, że w hokeju bardzo trudno jest podawać, ale jednak no, w takich sytuacjach te dwa podania wypadałoby wymienić jakieś dokładne. Świetnie teraz Pabol kiwnął Oncera, ale no, nie tutaj. Wiadomo, początki ligi jeszcze nie ogarniamy niektórych schematów, które w przyszłości pewnie się pojawią jeszcze. Jest to dopiero raczkująca liga, ale myślę, że z każdym sezonem poziom będzie wzrastał, no i jak... Też myślę zainteresowanie. Czyli jak z narożnika po krótkim próba strzału. Nie była to zła próba. Blisko był, żeby strzelić tą bramkę. QSM właśnie ten krótki słupek odsłonił. Niestety poza bramką. Oncer. Aj. Czyli jak do Kamco. Dobre podanie. Wszedł teraz raketa i uratował. Skórę Dolby Surround. Dobry transfer. Na pewno jest to jeden z lepszych wykonań Oncera. Przed tym sezonem ściągnął on bowiem Hypera jeszcze. Polaka mieszkającego w Wielkiej Brytanii, który w tym sezonie debiutuje, ale na pubach prezentuje się co najmniej dobrze. No i właśnie Rakete, czyli top mida tak naprawdę w poprzedniej ligi. No jest to świetny transfer. Właśnie tej pozycji brakowało Dolby. Aby... Już mieć tą taką czwórkę mocną, nietykalną wręcz. Jest to na pewno kandydat do mistrza w tym sezonie. Jeden z wielu pomiędzy Kokotkami i za Wizards. Ale teraz świetnie zagrał to raketa. Musiał z daleka Son, ponieważ już biegł Pabol. Bardzo mądrze to teraz zagrał Mario. Zbił sobie to na narożnik, żeby tam rozpocząć tą akcję. W tym momencie, jak my teraz gramy... O, pauzę zarządził Ciliak. W tym momencie, jak teraz gramy, jeszcze gra RSPL, bodajże z Was. O tej godzinie i tym samym za jakieś 3 minuty rozpocznie się mecz HSHL Rookies kontra HSHL Rookies kontra Skanderbeg. Wchodzi Wojtos za Kamco, zmiana na ataku. Wojtos jest dużo bardziej ofensywnym zawodnikiem. I myślę, że wniesie sporo jakości na ataku. Mam taką nadzieję oczywiście, żeby ten mecz był jeszcze ciekawszy. Nic się na razie nie dzieje.
Zbytnio, mam nadzieję, bo teraz nie patrzyłem przez chwilę. O, recap czyta. Raketa, świetne podanie do Sona. Son, to jest właśnie ten problem w hokeju, że bardzo, ale to bardzo ciężko się przyjmuje piłki. Może przyciąganie zrobić większe, ale to wtedy bramki będą takie do dupy wchodzić. No. Taki mały minus trochę tej mapy. Ależ gol! Po odbitych, Son znalazł się w idealnym miejscu. Mario, no tutaj nie można winić Mario, był zupełnie bez szans. No, jestem zszokowany. No, nie sądziłem, że w ten sposób stracę Janosikowce drugą bramkę. A jednak. 2-0. Fajne jest to, że Dolby wysoko jednak gra. Oj. Słabe rozpoczęcie Mario na szczęście broni. Znaczy Dolby. Bardzo wysoko grają i potrafią dobrze spresować przeciwnika tak, żeby on wypluł ten krążek przed nich. Wrócił komentator drugi. Jesteś na stanowisku? Teraz możesz mówić. Tak, wróciłem. Małe problemy techniczne, ale widzę, że już tutaj 2-0. Tak, tak. Dwie bramki strzelił Golden Boy poprzedniego sezonu, czyli Son. Czyli bez niespodzianek jak na razie. No, bez niespodzianek. Dolby było właśnie raczej typowane. Dobry strzał z daleka. Mario broni. Można Oj, tutaj był blisko betonu. Można Mario winić za te bramki, ale jednak mimo wszystko jest w miarę pewny. Przy takich strzałach z daleka wszystko broni. Ależ akcja! Jeszcze raz Mario, o tym właśnie mówiłem. I ostatni strzał. Ależ tutaj końcówkę przybili przeciwników do ściany. Kilka groźnych strzałów, na szczęście Mario wszystko złapał. Mogłoby być bardzo nieprzyjemnie, gdyby któryś z tych strzałów jednak wszedł. Pokoń to jeszcze chwilkę za mnie, dobra? Bo muszę coś ogarnąć szybko. Jakiś spam tam się rozległ, nie wiem co się stało. I ruszyli z drugą tercją. Raketa już ostro, oncer! Świetny strzał, świetna obrona Mario! Leci Chiliak sam na sam! Ajajaj, QSM łapie także! Naprawdę... Trzecia tercja zapowiada się świetnie, już 10 sekunda i świetny tutaj strzał. Wojtos do Marka Chiliaka, Marek Chiliak, dolna banda. Świetnie się pokazał Paweł, schował się na chwilkę, ale... No i to właśnie sprawiło, że strata nastąpiła. Ale Szoncer kiwa, świetnie zrobił Wojtosa teraz. Odegrał. Bardzo ładnie se klepią Dolby. Oj, Wojtos pogubiony jakiś. Raketa na Oncera próbował to zgrać, ale się nie udało. Niewiele się dzieje w tym spotkaniu. Nic specjalnego nie ma miejsca.
Ależ broni Mario sam na sam z rakietą. Z obecnych na streamie tutaj, czy ktoś by chciał sędziować mecz z Rookies? Potrzebny jest sędzia. Wojtos. Do Pabola. Nic nie mogą janosikowcy przeatakować. Powinni troszeczkę ofensywnie wyjść w tą końcówkę. Oncer. Rakety. Oncer, świetne podanie. Raketa. I jest kontra. Marek Ciliak i Wojtos sam na sam idą. Piękny strzał! Bardzo dobrze wykonał to Marek Ciliak. I wracają nadzieje. Jest 2-1. Dwie minuty zostały do końca tego spotkania. Jeszcze atakują, jeszcze coś starałem się zrobić. Już możesz gadać. Przepraszam tutaj wszystkich, którzy oglądają transmisję. Niestety są moje problemy, ale już wróciłem. Do 3 razy sztuka. No, może się jeszcze pożegnasz, bo zostałeś ostatnie 2 minuty. No, to mam nadzieję. Ale naprawdę ładne spotkanie. Uch, czyli jak z kąta próbował zaskoczyć QSM, a QSM też dzisiaj mnóstwo interwencji. Widać, że zasłużył na tego top GK poprzedniego sezonu. Ależ podanie, Ciliak! Jak to marnuje Ależ słowa! Było blisko. Mogli to zremisować, ale się nie udało. Mario na powerplayu, grają w czwórkę w polu, żeby tylko nie stracili jak wczoraj. Przeciwko właśnie kokotkom, 2 bramki na powerplayu. Oncer strzela z lekoni, wybijają już ten krążek, już nie grają tymi podaniami na tą końcówkę. Oncer niepotrzebnie się teraz bawi. Raketa! Raketa strzela, Mario broni. Może jeszcze powtórka? Prawie, kąt z daleka? Mario łapie raketa. No trwa teraz oblężenie. Pomimo, że jest powerplay dla janosikowców, to właśnie Dolby atakuje. Niewiarygodne, bardzo ciekawa dobra ofensywa sytuacja. Dolby w tym sezonie. Chyba sam się ze mną zgodzisz. Raketa, Bubble przyjmuje. Ajajaj. Świetne przyjęcie rakety. Sam na sam, co on? Czy będzie i coś raketa z tego? Po drugiej stronie. Mario. Świetna interwencja. Naprawdę, mecz bardzo dobrych bramkarzy w tym spotkaniu. Marek Ciliak. Ajajaj. I koniec! Koniec! 2-1 wygrywa Dolby Surround. Tak jak wczoraj 2-1, dzisiaj tak samo. No było bardzo blisko remisu. Chociaż ofensywa w końcówce meczu jednak po stronie Derby. Dolby, o właśnie, właśnie. Kto według ciebie był MVP tego meczu? Według mnie MVP tego spotkania był Con, 2 bramki. Ogólnie ze strony Dolby wszyscy się pokazali bardzo dobrze. Raketa świetnie rozgrywał, Oncer tam czyścił. QSM też moim zdaniem ładnie. Tak, ładnie. Bardzo dużo interwencji. Z kolei jeśli miałbym pochwalić kogoś ze strony janosikowców, to najbardziej Ciliaka i Mario. Mario, mnóstwo interwencji, mnóstwo dobrych zachowań w defensywie. Tak, ładna gra tego zawodnika, trzeba przyznać. Tak, na tym roomie zaraz rozegra się drugie spotkanie, a my żegnamy się na razie z Państwem. Żegnam. Dziękujemy bardzo serdecznie za spotkanie. Komentował Zawisza oraz Komentator 2. Żegnam. Do widzenia, cześć.